Siemaneczko. Dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Rzucanie Okiem. I dzisiaj sobie porozmawiamy o filmie Osiem Gór. Książce też. O książce też. Mam tutaj. Tak, Osiem Gór. A propos, właśnie. Zamiast, ja rozumiem, że się nakład nie sprzedał i dlatego, ale zamiast okładki filmowej, obwolutkę. Jak mi czas właśnie Czerwonych Gór WAB wyda w drugim wydaniu z okładką z Leonardo, to ja nie ręczę za siebie. Nie lepiej w obwolutce? Nie lepiej? Ładniej. Lepiej, prawda? Tak. No. W ogóle czas Czerwonych Gór, jakbyś chciał już kupić książkę z pierwszego wydania, która tam kosztowała chyba 40 zł, to minimum 200 trzeba wydać już teraz. W miękkiej? W jakiejkolwiek. Używanej przede wszystkim. No. Więc, książka Paolo Conetti. Czy Conetti? Już dopiero... Conetti. Conetti, właśnie. Osiem Gór. Książka w polskie wydanie z 2008 roku. Wydawnictwo Sonia Draga. 18? No. Mhm. Chyba w 17 był tak. Wydany w oryginale. Tak. Tak, mam to nawet napisane na okładce, w 17. Dobrze, ale chyba bardziej o filmie, a do książki później będę troszkę dorzucał, bo ja przeczytałem, ty nie przeczytałeś? Nie. Trochę różnic jest. Trochę sporo chyba. Trochę, ale to są takie sporo, ale są dość kosmetyczne. Jedne są na korzyść filmu, inne są na korzyść książki. To są trochę inne historie, ale każda w każdej z tych form rzeczywiście daje radę, więc zabiegi poprawne. Okej. Okay. No dobrze, to może jeszcze tak zanim zaczniemy, to tak Adam i ja i widzowie wiemy, że tam masz jakieś takie doświadczenia z życiem na wsi i ale nie z jakimś świnobiciem i wszystkim. Ale wiesz co, ja chciałem przede wszystkim zapytać, czy marzyłeś kiedyś, że wstaniesz przed krowami i będziesz obserwował je, zanim je wydoisz? Nie, chociaż zdarzało to się, wiesz, jak człowiek jest dzieckiem i nie może spać w nocy, to wiadomo, że wstaje przed krowami, przed kurami, przed psami, przed wszystkim wstaje. I szedłeś obserwować te zwierzęta i... Nie, nie chciało mi się. Co okay. Ty? Okay. Bez przesady. Do łóżka i z powrotem. Okej. Okay. Czyli widzisz, jakichś tam takich zadatków jak Bruno może nie masz? Na pewno nie. Na pewno nie. Nie, obserwowanie świniobicia, cielęciobicia i innych tam bić, kurzobicia. I innych zabiegów pielęgnacyjnych, typu wyrywanie kłów czy wycinanie jąder na żywca? To jak najbardziej. To też nie. A, ale się zdarzało. Znaczy mi się nie zdarzało. Obserwować. No tak, no. Lata 90. na wsi każdemu się zdarzało. Teraz już nikt nie widzi, bo wszystkie gospodarstwa są wielkie i tych małych nie ma. Więc już tego się raczej nie robi, bo nie ma na czym. Ale nie będziemy tu rozmawiać o problemie masowej produkcji mięsa i polskiego rolnictwa. Nie. Tak. Chciałem tylko dopytać. Więc tak, zacznijmy od samego filmu właśnie. Reżyserem i scenarzystą filmu jest Felix von Grungien. Belg. I to jest reżyser między innymi Pięknego Chłopca, W Kręgu Miłości, tak. Czy tam Belgiki. Za W Kręgu Miłości był nominowany do Oscara nawet. To było wtedy, co Sorrentino wygrał. Tak. No Piękny Syn też tam troszkę pobrzmiewał, ale ostatecznie to wyszło jak wyszło. Tak jak wspomniałem, jest też scenarzystą, napisał scenariusze do wszystkich swoich filmów, które wyreżyserował. A przy Ośmiu Górach towarzyszyła mu Charlotte Vandermeersch, małżonka. To jest jej debiut reżyserski. Feliksa. A. Feliksa małżonka. To jest jej debiut reżyserski. Ona głównie parała się aktorstwem. Pomagała Feliksowi przy scenariuszu do W Kręgu Miłości. Ale tutaj jest jej taki pełnoprawny debiut i współscenarzystki, i współreżyserki. Chociaż tutaj powinienem powiedzieć scenarzystki i reżyserki w takim razie. Co jeszcze? Samo Osiem Gór zdobyło 4 nagrody Dawid Di Donatello. Dokładnie. Dawid Di Donatello. To są takie włoskie orły. Dawidy, tak. Nagroda była za najlepszy film, najlepszy scenariusz adaptowany, najlepsze zdjęcie, najlepszy dźwięk. No i również Osiem Gór zdobyło bardzo ważną nagrodę w Cannes, nagrodę jury.
Wspomnę jeszcze o zdjęciach. W zeszłym roku, nie w tym. Tak. Ten rok już też mamy za sobą. Mamy już za sobą, no ale te filmy w przyszłym roku pewnie dopiero oglądać u nas. No. Zdjęcia, tu też chciałem wspomnieć o tych zdjęciach, bo robią one spektakularne wrażenie. Ruben Impens. I ci przeczytam trzy filmy, do których zdjęcia już Ruben zrobił. To jest Titan, Mustang, Chloe Zhao i Raw, czyli to było mięso. Czyli do no i tam też mój piękny syn między innymi. Tak? No. To wszystkie są naprawdę zapadające w pamięć. No to są obrazy, które zostają. No. I jeszcze wspomnę oczywiście o wspaniałych Luce Marinelli i Alessandro Borgi, którzy zagrali już razem w Nie bądź złym. Zagrali tam braci. I mam też taki śliczny cytat właśnie Alessandro. Czy ty ten film dzisiaj obejrzałeś? Nie bądź złym? No. Nie, chcę jutro sobie zobaczyć. A, jutro, okej. Okay. To jakiś taki jest włoski kryminał. Tak, bo maila dostałem, że na moim koncie. No, widzisz, tak. No, co jest znowu złodziejstwo? Tak. I taki jest piękny cytat z Alessandro a propos właśnie Ośmiu Gór. Pokochałem moją postać, zrozumiałem, że miłość, jaką Bruno darzy Pietro, jest bardzo podobna do miłości, jaką darzy Luke, mojego brata. I ja miałem takie, o, to cudowne. I to też jakby widać na tym ekranie, o czym też wspominali i oni, i Felix, i Charlotte, że ta chemia między nimi jest po prostu, bije z tego ekranu i oni nawet nie musieli specjalnie jakoś robić aż żadnych prób, jakby to wszystko od razu im wychodziło. Oni mieli takie długie zastanowienie, kto kogo ma zagrać, jakby Luca chciał zagrać Bruno, ale w pewnym, po kilku miesiącach doszli do wniosku, że nie, Alessandro to jest Bruno i to jest ten wybór, to jest ten typ. Więc już tak tych dwóch aktorów wymieniłem, tak, Luca Marinelli zagrał Pietro, Alessandro Borgi zagrał Bruno. Wspomnę jeszcze o Filippo Timi, który zagrał ojca Pietro. I jeszcze wspomnę o tym, że muzyka tam w całości pochodzi z albumu Daniela Norgena Alla Bursi. Muzyka też świetna, jakby ja już tak zmuciłem ten album, że już na Spotify'u na pewno coś tam z pół centa dostał ode mnie pewnie. Może ćwierć. No, mi ta muzyka tak właśnie trochę się gryzła, ale no gryzła się dlatego, że nie było to po włosku. Jakbyś tak, a, wiesz, no, tak ten... Rozumiem. No. Rozumiem. Te Alpy. Widzisz, powiem, że... Znaczy nie, siedziała, klimatycznie siedziała. Ale właśnie tak mi się gryzł trochę ten angielski. Ale poza tym, z całym klimatem filmu, nie? No, no właśnie też Felix jest taki bardzo multilingual. Tak. Bo to też jest jego pierwszy film po włosku. On razem z Charlotte się musieli włoskiego nauczyć, żeby nakręcić ten film. Jakoś tam z tymi starszymi aktorami by sobie poradzili oczywiście, ale no, do tych małych chłopaków no, po prostu musieli. I też tak jak Felix wspomniał, wszystkie zwierzęta w filmie mówiły również po włosku, więc musieli wiedzieć, jak je reżyserować. A sporo tych zwierząt, więcej niż w książce. No widzisz, to już pierwsza jakaś różnica. Tak. I tak, ja powiem tak, że jak dla mnie ten film w wielu aspektach uważam za naprawdę świetny. I gdzieś tam w jakimś tam stopniu tam perfekcyjnie wykonane, oczywiście takie rzeczy no to jest ciężko oceniać z perspektywy tygodnia, dwóch, to się raczej mówi po kilku latach, ale gdzieś mam takie poczucie. Kiedy widziałeś? No, tydzień temu. A, to ja wczoraj. I mam gdzieś takie właśnie wrażenie, że i scenariuszowe, jeśli chodzi o jakieś takie budowanie tempa, budowanie tych konfliktów i rozwiązywanie ich, jakby to wszystko gra na tyle dobrze, że rzeczywiście daje to nam takie poczucie, że ta historia jest w pełni opowiedziana i nie jest niedopowiedziana. Aktorsko to jest naprawdę mistrzostwo, to co robi Luca i Alessandro. Luca jest naprawdę, no, jestem jakimś tam jego fanem. Też widziałem go w Martinie Edenie. To było tam 4 lata temu, chyba w 2019 jakoś tak. Gdzie film jest całkiem okej, okay. Raczej nie będę do niego nigdy wracał, ale on tam jest naprawdę zapadający w pamięć. On chyba też dostał wtedy Europejską Nagrodę Filmową za to. I tutaj również Luca jest świetny. I co jeszcze, no reżysersko też jakby takie, no jest no gdzieś tam, tak jak wspomniałem, perfekcyjny ten film. I trafia do mnie jakby na wielu płaszczyznach. I też, dlaczego też o tym tak podkreślam to, bo
Uważam, że jeśli tak spełni się, zrobi się takie checkboxy i się tak właśnie spełni każdy z tych warunków, o jakichś tam, o których wspomniałem, to rzeczywiście też daje takie duże pole do potem interpretacji tego filmu, jakichś takich rozważań personalnych, takich, czy to o tych postaciach, czy o nas samych w trakcie oglądania i po seansie. Tak, no film zostawia jej dużo więcej niż książka, bo w filmie mamy dużo więcej niedopowiedzeń i jest ta, raczej nie, nie tyle akcja, bo akcja jest prawie jeden do jednego, z tym, że jest trochę w innych proporcjach rozplanowana, bo relacja z ojcem w książce dla mnie wybiła się najbardziej, a nie właśnie przyjaźń między tymi dwoma chłopakami, mężczyznami. Ojciec w filmie, w pierwszy akt, to jest no, jakaś jedna trzecia filmu, to niecała godzina, tak? I ten ojciec no, już znika. W filmie, w książce to jest dopiero około połowy książki i mamy dużo więcej szczegółów z jego życia, dużo większe też tło nakreślone historii tych rodziców Pietro. Wchodzimy w tę rodzinę trochę głębiej, więc nie mamy aż takiego pola do interpretacji co do na przykład no, relacji ojciec-syn, tak? Gdzie w filmie ona jest bardzo szybko jakoś tak przedstawiona, ale też ten pierwszy akt to głównie jest przyjaźń tych chłopaków. Ojciec jest gdzieś tam nieobecny przez większą część filmu. Natomiast w książce on jest obecny i on wywiera na kształcie w ogóle dorastania Pietro dużo większy wpływ niż w filmie. I to mi się akurat podobało, tak? Bo to nie zostawia mi aż tylu pól do interpretacji. Ale też właśnie ta książka bardziej płynie pod względem ciągłości tej fabuły. Chodzi mi też o to, że jest chyba trochę lepiej zbilansowana i zbalansowana, bo w filmie ja czułem pewne dłużyzny w pewnych momentach. I zazwyczaj to były właśnie te momenty, które no jak książkę w ogóle przeczytałem połowę przed filmem i połowę dzisiaj, więc tak to jest pół na pół są te moje wrażenia. Ale dłużyzny pojawiały mi się w tym momencie, gdy Pietro, to było jego dorosłe życie, ale to młode dorosłe życie, tak? Czyli to jego życie w mieście, szukanie jakiejś, nie wiem, czy szukanie pracy, czy pracowanie w różnych miejscach, takie obijanie się, bywanie z różnymi ludźmi, poznawanie różnych ludzi. W książce tego prawie nie ma. I też nie czułem, żeby w filmie to akurat było szczególnie potrzebne. Może nie, to trwało tam dość długo, też było kilka epizodów takich, które wracały, tak? Bo on sobie jechał, później znowu wracał i znowu był w tym mieście i znowu tam gdzieś się tułał. Rozumiałem, czułem, też trzeba przyznać, że Luca też tak dobrze to zagrał, że to wszystko po nim widać, więc nie czułem, żeby te pół godziny można by było z tego filmu wyciąć i wtedy już w ogóle byłoby super perfekcyjnie, jak dla mnie. Parę dłużyzn mi się tam zdarzyło. Ja może się od razu do tego odniosę w takim razie. Dla mnie to... ja możliwe, że też poczułem pewnego rodzaju jakieś takie dłużyzny, tylko że dopiero je doceniłem już po obejrzeniu tego filmu, bo one tak dobrze odzwierciedlają ten stan emocjonalny, te szluki, szczególnie te jego pierwsze pojawienie się, kiedy my go pierwszy raz widzimy w tym mieście. Nie mam na myśli tego jego powrotu tam do Turynu, tylko to jego pierwsze nasze tam spotkanie, kiedy on jest w tym mieście i się tam tuła i rzeczywiście nie wie, co ze sobą zrobić, no bo to też tak odzwierciedla ten jego stan ducha, który się zmienia na przestrzeni tego filmu. Czyli ten stan właśnie takiego totalnego zagubienia, takiego zagubienia, takiego braku celu w swoim życiu, takiego właśnie momentu przejściowego, który gdzieś tam każdego z nas spotyka, tego... Ja już skończyłem w sumie to dzieciństwo, ja jestem młody, ja nie wiem, czy ja już jestem stary, ja nie do końca, co ja powinienem robić z tym swoim życiem? Czy no ja już moment przejścia. Tak, czy ja powinienem już wiedzieć, czy nie powinienem wiedzieć? Jakby to tam właśnie dobrze oddaje to, że on nie wie. I widać, że on nie wie, i widać, że się tuła. I ja nie wiem, czy to było, ja nie poczułem, żeby to było pół godziny. Może widocznie mi się to aż tak nie dłużyło. No, i gdzieś to tam jest też dla mnie, gdzieś się to też tam jest potrzebne na potrzeby filmu, żeby on tam potem mógł wrócić do tego Turynu
kiedy my już widzimy, jak on tam wraca do tej pracy i rzeczywiście inaczej pracuje niż wcześniej, po tym zbudowaniu tego domu i po tej odnowieniu relacji z Brunem, że on ma jakiś większy drive nawet w tej pracy, która nie do końca on czuje, tak? Czyli na tej kuchni, że jakby widać taką różnicę, jak on tam na początku jest taki troszeczkę whatever, to tak potem już jest taki, że rzeczywiście okej, jakby ja nie wiem, co chcę robić, ale tutaj włożę, dam z siebie wszystko. I on też potem przyprowadza, to się ładnie łączy z tym, że zaraz w następnej sekwencji on przyprowadza tych znajomych w te góry, co też wtedy pokazuje nam Bruno z innej strony. Gdzie moglibyśmy, gdyby nie było tego, to moglibyśmy założyć, że Bruno jest takim totalnym odludkiem i nie potrafi się odnaleźć w mieście, nie potrafi odnaleźć się w społeczeństwie. To ta scena nam pokazuje, że nie, że to tam jest jakiś jego bardziej wybór, bo potrafi się odnaleźć bardzo dobrze, tak? Widać jak na początku, też świetnie jest zagrane przez Alessandro, jak on jest na początku taki bardzo bojowo nastawiony, ale kulturalny, ale jest taki troszeczkę agresywny, troszeczkę taki konfliktowy, ale to wszystko jest ogrywane, jakby on się szybciutko przyzwyczaja do tego, że są ci inni ludzie i nawiązuje z nimi bardzo fajną relację, na tyle fajną, że z jedną z tych znajomych potem się żeni. Więc jakby gdzieś to tam dla mnie było potrzebne. Ta relacja jest trochę inaczej też nakreślona w książce, bo Lara jest tam przedstawiona jako partnerka Piero. Pietro. Sorry. Pietro. Jeden pies. I z którą on przyjeżdża tam sam na sam do tego domu, ale on już czuje, że to jest koniec relacji, tak? I ona jakoś się tam zakochuje w tych górach. No to jest szczegół, tak? Ale tych szczegółów jest sporo. Natomiast takim najistotniejszym chyba, który się wybił, to ta relacja rodzinna, tego Bruno. Bo w książce jest dość... Nie jest dużo tej postaci, ale jest jego matka. I ta matka występuje jako taki archetyp góralki, ale takiej bardziej niezależnej kobiety, kogoś takiego, kim jest też Bruno. Ale on jest góralem takim typowo męskim, gdzie ona w swojej żeńskiej roli w tej społeczności nie za bardzo mogła się odnaleźć. I ta postać jest. I ona jest cały czas, gdzie w filmie jej nie ma w ogóle. I nie odczuwam tam rzeczywiście jej braku jakoś szczególnie. Natomiast też... Ta postać tego rodzica zdecydowanie ułatwia też zrozumienie zachowań Bruno i jego chociażby nawet miłości do tego miejsca, tak? Albo tego, jak on funkcjonuje, od kogo się uczył tego wszystkiego. Okej, bo to właśnie to gdzieś jest taka gdzieś tam kluczowa chyba różnica między właśnie książką a filmem, że książka porusza ten temat tych rodziców. Tak. A film zdecydowanie film zdecydowanie skupia się na relacji tych dwóch mężczyzn. I jest to bardziej właśnie nie historia gdzieś tam o wychowaniu, gdzieś tam historia o jakimś tam wpływie rodziców, tylko to jest bardziej taka historia o takim jednym chłopaku zagubionym, drugim, który zna swoje miejsce i ten jeden, który jest zagubiony, wspina się na jakieś tam powiedzmy znajduje jakiś cel, wspina się na jakieś tam wyżyny sukcesu, a ten drugi się okazuje, że upada. I gdzieś to tam jakoś też dla mnie jest taką bardzo dużą zaletą tego filmu. Jest to dość już taki znany motyw filmowy, właśnie takie to ogrywanie, taki dualizm, i że jedna idzie w tym kierunku, a druga w drugim. Ale tutaj jest tak to ładnie, subtelnie i troszeczkę jest to odwrócone. Bo jakby ja miałem przez większą część filmu wrażenie, że Alessandro znajduje swój cel, i to on się tam jakoś, wiesz, odnajdzie w tym wszystkim. Bo mówisz o imiona aktorów. Tak, że Bruno jakoś tam znalazł ten swój cel i będzie prosperował w tym wszystkim, a Pietro będzie tam popadał w coraz większy jakiś marazm, a jest to właśnie odwrócone, tak. Dość ciekawie. I jakby ja to doceniam. Jakby mi się podoba, że w filmie zdecydowali się pójść w tym kierunku, no bo gdzieś to jest to, o czym ty tam wspominałeś, że daje to takie pole do interpretacji. Tak, no to jest inne dzieło. Dobrze, że jest tutaj zachowana jakaś odrębność, bo to też nie przeszkadza w żaden sposób w lekturze. Masz kilka
dialogów wyjętych jeden do jednego, tak? Postaci są, no oczywiście nie wszystkie, bo niektóre w filmie nie występują, niektóre w filmie występują, a ich nie ma tutaj. Relacja między tymi głównymi bohaterami jest też inaczej poprowadzona, bo w filmie mamy długą, wieloletnią przerwę między nimi, gdzie oni się w ogóle nie spotykają, tylko tam raz gdzieś tam się widzą, na ulicy, w jakimś barze. Natomiast tutaj ta przyjaźń, znaczy ona też jest ograniczona przez to, natomiast oni się cały czas przez te lata właśnie widują, tak? Więc jakby ona nie istnieje, ale oni cały czas wiedzą o swoim istnieniu. Więc to też jest trochę inaczej wyważone. Ja ci mogę serdecznie polecić, jeśli chcesz i zobaczyć, bo myślę, że naprawdę jest to lektura warta przeczytania. Nie jest to też nic długiego, bo no, książeczka jest dość cienka, 250 stroniczek. A zostawię trochę. W ogóle na przykład miasto jest zupełnie zmienione, bo tu mamy Mediolan, a Turyn to jest miasto, w którym Pietro żyje, jak już się wyprowadza od rodziców, tak? A tutaj mamy cały czas ten Turyn chyba. Albo Turyn i miasto niewiadome w filmie. Nie, to chyba cały, nie, czas, chyba jest cały czas Turyn, czas Turyn ja, i Turyn. Ja nie wiem, skąd Luka jest. Może Luka jest z Turynu i po prostu byłoby łatwiej, żeby to miejsce to było cały czas to, skąd on ma akcent swój na przykład. Może. Sprytnie, może. Możliwe. A nie, z Rzymu jest właśnie, zobaczyłem. No to nie rozumiem. No, drugi też z Rzymu, miejsce urodzenia. A może się tam rodzili tylko. Może. Właśnie, może. Ale językowo też jest super z tymi akcentami, wszystkimi dialektami. Tak, tak, świetnie. Tak. To też Alessandro tam właśnie pracował nad tym swoim dialektem, żeby to było słychać. I ja tego nie słyszę, ale ty to słyszysz. Tak? Że jest okej. Okay. Tak, jest bardziej alpejski, bardziej więcej jest niemieckiego słownictwa takiego. Znaczy czuć ten germański sznyt, że tak powiem. No bardziej jest jak, ten język jest bardziej brzmi czy jest germański jak wtedy, czy nie? Nie, no on jest. No, tak samo jak masz w Szwajcarii, też masz retoromański, tak? Czyli te odmiany, język jeden z czterech urzędowych. Mhm. Więc to jest bardziej to. Okej. Okay. No. Znaczy, okej. Okay. Wierzę ci wszystko do słowa. Włochy są bardzo zróżnicowane językowo, więc... Tak, tak, tak. Nie, to akurat to wiem, tak, że czasami jest się ciężko dogadać ludziom z różnego regionu, jeśli rzeczywiście mówią w tym swoim dialekcie. Ja jeszcze tak... Okej. Okay. Gdzieś tam, nie wiem, czy tak może w to wpadać... Dawaj, no. Nie ograniczaj się. A, no, bo już tak wspominałem, nie? Że tak, o tym znajdowaniu swojego celu. I mi się jeszcze raz, może to w takim razie jeszcze raz to powtórzę, że jakby ja gdzieś tam też swojego celu cały czas szukam i ten film mocno ze mną rezonował. Jakby czułem, że on rzeczywiście celnie zgłębia ten temat, tego właśnie rozkroku między tym dzieciństwem, tą dorosłością, gdzieś tam też tak przekazuje ci mniej więcej jak to powinno być, że jakby kogoś, kto rzeczywiście jeszcze poszukuje swojej drogi, może to jakoś tam pomóc albo przynajmniej wesprzeć na duchu, że jakiś tam ten to dzieciństwo ich jest tak pięknie pokazane i jak oni się zmieniają względem tego, jak są dziećmi, a są dorosłymi, no jakby naturalne. I gdzieś tam właśnie film tak troszeczkę sugeruje, że ta taka impulsywność dziecięca i zaakceptowanie tego jest po części właśnie drogą do dojrzałości. Nie odrzucanie tego, tylko zaakceptowanie tego. I to też właśnie pięknie gdzieś tam w tych bardzo takich oszczędnych dialogach Bruno przekazuje Pietro, że idź i rób, i działaj. I czyli tak, jak żeśmy to robili, to właśnie to jest w takiej ładnej korelacji do tego, co się dzieje na początku filmu, tak jak właśnie żeśmy robili wtedy. I to Pietro pomaga, tak? I on rzeczywiście zaczyna robić, zaczyna działać, zaczyna zajmować się tym pisarstwem i wszystko, czy szuka jakichś innych rzeczy i odnajduje ten swój cel. A no, gdzieś tam właśnie Bruno zaczyna być za bardzo... Tkwi, tak? Ogranicza się. Odnajduje gdzieś ten swój cel, tak? Odnajduje gdzieś tam ten swój cel w tej historii swojej rodziny. W książce, tak jak mówisz, bierze to bezpośrednio od matki. Tutaj w filmie to jest takie bardziej... Ja wiem, że moi przodkowie się tym zajmowali, ja to zgłębiam, co też jest takie dość ciekawe, tak, że nie ma takiego bezpośredniego wzorca. No nie, no jest tam postać tego stryja, czy no tego wuja, kto ma no, ale tam to gospodarstwo w górach. Że on to doprowadził do ruiny, też on mówi. Tak, tak, no. No. I on gdzieś tak właśnie też znajduje ten swój cel, ale potem, no nie wiem, właśnie, czy za bardzo kurczowo się go trzyma, myślisz? I dlatego jest ten jego...
Zacietrzewienie, tak. I to, też to też tam pada. Pod koniec. Ale też znowu tutaj odniosę się do książki, bo książka nie traktuje o odnajdywaniu siebie. No tak, tak. To też z tego, co mówiłeś. To jest tylko o szukaniu, właśnie nie celu, ale może bardziej o szukaniu swojego miejsca. Mhm. Bo Pietro w książce jako postać, on ma dość nakreślony cel, tak? On właśnie tam się nie tuła po jakichś mieszkaniach i nie mieszka z ludźmi. Mieszka po prostu w swojej kawalerce gdzieś tam, ale mieszka. Jest dokumentalistą, znaczy robi filmy dokumentalne, jeździ do Nepalu i tam robi te filmy, tak? Szuka inwestorów, czy też dystrybutorów do swoich filmów. No to ogarnięty typ. Ogarnięty typ, tylko ta relacja z ojcem i właśnie to, co on dostaje od ojca w takim spadku, razem z tym spadkiem, z tym miejscem i z tą ruderą, no to go skłania do właśnie znalezienia tej drogi w tych górach, tak? Że może to właśnie jest to i gdzieś wokół tego powinien się kręcić i tutaj odkrywać te swoje ścieżki, a nie krążyć, znaczy jakby znajduje swój temat, wokół którego będzie robił i to swoje życie prowadził i tę swoją karierę, jaka by ona nie była. Natomiast no, nie jest to aż tak o tej przyjaźni i nie jest to aż tak o zagubieniu, tak? Okej, okay, okej. Okay. No to więc one mają zupełnie, tak, one, oba te dzieła mają inny wydźwięk, tak? Mhm. Nie do końca oczywiście, natomiast rzeczywiście jest to dość sprawnie poprowadzone, że naprawdę bazując bardzo, bardzo, bardzo na tych samych bohaterach, takich z krwi i kości, a dobra, Bruno nie ma brody w książce. No nie. Znaczy później jak mieszka w tej chałupie, to ma, ale generalnie to nie ma. Da, co? Nie ma tak, że się spotykają dwa brodacze. Mm-mm. To było zajebiste, jak się spotkali jeden do drugiego, że masz dobrą brodę, a ten twoja jest lepsza. W ogóle, to jeszcze jak już zeszliśmy na to, to ja nie będę z tym czekał. Te swetry, które oni tam mieli? No swetry super. Te swetry i te brody, jak oni tam są, to było... So fucking hot. Jakby zajebiście oni wyglądali w tych swetrach, w tych brodach, w ogóle w tym klimacie, w tym wszystkim. Miałem takie awesome. W sensie zajebiście mi się, nie dość, że są te góry piękne, to jeszcze ci piękni panowie. Jakby to było dla mnie to. Sorry, że tak uprzedmiotowiam to wszystko, no ale... No tak jest właśnie. Ale no co mam powiedzieć, no pięknie wyglądali. I piękne też stroje. Może to tak ogramy w takim razie. To prawda. Piękne stroje. Właśnie tutaj też jest o tej przyjaźni mocno. Dla mnie też jest ciekawie to poprowadzone w tym filmie i też tak dość niespotykanie, że to jest bardzo taka... Oni są tak oszczędni w tych swoich dialogach, a z drugiej strony też to pozwala, ta ich oszczędność pozwala na to, że my możemy dużo rzeczy interpretować, na dużo rzeczy możemy zwracać uwagi, na każdy jakiś tam gest aktorski, na każdy jakiś uśmieszek. Rzeczywiście czujemy, że oni odzywają się do siebie tylko wtedy, kiedy potrzebują. No, rozumieją się bez słów. I rozumieją się rzeczywiście bez słów. I no, ja nie miałem takiego poczucia w tym filmie, że mi brakuje jakichś dialogów między nimi. Mhm. Naprawdę miałem takie, że oni ze sobą rozmawiają, ze sobą nie rozmawiając. I uważam, że jakoś to wypada naprawdę super tutaj i przekonująco. Okej. Okay. Coś jeszcze masz do dodania? No nie, bo się zastanawiam, w którym kierunku pójść. Bo jest jeszcze taki jeden aspekt, który gdzieś mi się tam dzisiaj pojawił. No. I on już bardziej wynika z tego, mi się nie wydaje, żeby ten film o tym był. Tylko, że po prostu tak dobrze tam to wszystko zagrało, że gdzieś możesz się doszukiwać tego typu interpretacji. Okay. Że Pietro pochodzi z takiej miejskiej rodziny, nie? No, nie powiem, że z bogatej, ale z takiej miejskiej, nie? Średnio zamożnej, powiedzmy. Walka klas, tak? A Bruno tak, a Bruno pochodzi z tej wiejskiej. No troszkę jest tak. I gdzieś tam ten mieszczuch na plecach tego chłopka po prostu odkrywa swój cel, swoje miejsce na ziemi i wiesz, a tamten popada w ruiny. No i trochę może tak być. Z drugiej strony właśnie, gdyby ta rodzinna historia i wstęp, którego już nie będę naprawdę mówił, bo jak ktoś nawet książki nie doczyta do końca, to może sobie ten wstęp liznąć. Mhm. Są pierwsze strony. Gdyby to było przeczytane, to wszyscy by wiedzieli, że to nie jest typowo taka miejska rodzina. Mhm, okej. Po prostu.
Ale ja ci, mi się podoba to, że... W ogóle całe tło tej rodziny jest super nakreślone i jest ona bardzo... Też to, jaka jest historia rodziców i tego, jak oni się poznali i też jaki jest związek ojca z górami, to jest tam dodatkowa w ogóle aspekt, dodatkowa klamra, która się pojawia w takiej retrospekcji właśnie tak w mniej więcej 3/4 tej fabuły. I bardzo ładnie też spina całość też tej relacji i tego też, jak syn powtarza błędy ojca, nawet nieświadomie, nie? Czy błędy, czy po prostu historię gdzieś tam śledzi. Może w filmie to już by było za dużo. Natomiast sam ten rys rodzinny na początku nawet mógłby być jak dla mnie trochę dłużej i rzeczywiście ten ojciec mógłby pożyć sobie trochę dłużej, tak? Okay. Znaczy, rozumiem. Wiesz, ja nie czytałem, więc nie mam tego porównania. Mnie to wypada wszystko... Ja tam nie potrzebowałem większej motywacji, jakiejś nie potrzebowałem więcej czasu z tą rodziną. Miałem z nią wystarczająco dużo i też każdy z tych dorosłych, z tych rodziców zagrał to tak dobrze i miał mało tych dialogów, ale były one na tyle trafne i celne, że jakby ja miałem wszystko, co chciałem. I też tak jak już żeśmy wspominali, film gdzie indziej tą swoją oś stawia. Tak. Więc dziś ja to rozumiem, ale podoba mi się to, że gdzieś na jakimś tam polu można ten film też interpretować trochę jako, powiedzmy, ta walka klas. No może nie tyle, że walka, tylko że właśnie no, takie czerpanie od tych jednych i ci jedni popadają w ruinę, a ci drudzy znajdują ten swój cel. Ale to tylko tak, bardziej w sumie, tak jak no mówię, tak, może na nawet margines. Bardziej pod względem też tych lat, w których to się dzieje i tym, jak rolnictwo, właśnie takie małe, drobne, no w sumie w całej Europie, tak, w Polsce też to obserwujemy. W ciągu tych lat 2000, też tam 2010, 13, w książce się chyba kończy to w 13, jak to, jakie zmiany zaszły w ogóle, tak, nawet niekoniecznie pod względem miasta, tylko tej takiej, jak to nazwać, tylko wielkie gospodarstwa. Folwark? Folwarkizacji znowu? Industrializacji jakieś rolnictwa? No tak, no. Chociaż nawet to nie jest industrializacja, tak? Bo tylko to jest no to zbieranie raczej właśnie wielkoobszarowe gospodarstwa, tak? I wielkie fermy, hale produkcyjne i tak dalej, a nie te lokalne przedsiębiorstwa. I to jak właśnie to też wpływa, co też tam się pojawia, tak? Że oni pomimo dotacji nie dają sobie rady. Tak, padają. No właśnie, więc to jest raczej, myślę, że bardziej pod tym kątem niż tego miasta. No. Dobrze, to i jak gdzieś tak chciałem cię zapytać, jak ci się ta narracja podobała w filmie? Czy ona do ciebie trafiała za każdym razem? Bo Mitro, ona momentami, na samym początku szczególnie, jak był mały Pietro, troszeczkę mnie kuło. Później już mi się pasowała, ale nie wiem, jak ty na to patrzysz. Czy dla ciebie ta narracja, jak ona wypadała? Bo wiesz, często się mówi, że no narracja, jakby jak wprowadzasz narrację w scenariuszu, to popełniasz jakiś fundamentalny błąd. Nie, była okej. Jej było też mało. Mało. Więc nie, jakoś mi to nie przeszkadza. Ten początek, rzeczywiście, ja się też spodziewałem, że skoro ta narracja jest, to ona, to wprowadzenie rzeczywiście będzie głębsze. A ono jakby też w stosunku do tej książki, tak? No bo akurat to wprowadzenie tutaj robi robotę. A tutaj oni od razu się pojawiają. On mówi parę słów, kilka zdań dosłownie i pojawiamy się na tej wsi, tak? Tak. Miasto jest dopiero drugim w kolejności. Tak. Więc jakby to jest tutaj odwrócone i no, ale to cały czas to, o czym mówię. Ten film nie miał być o rodzinie, dlatego też tego wstępu nie ma. Ja to odczułem, bo to przeczytałem. Myślę, że jeśli bym widział ten film tak o po prostu bez liźnięcia tej książki, to w ogóle bym tego nie odczuł. Nie miałem z tym problemu. Jest okej. Tam były chyba 4 wrzutki raptem, tak? I to raczej zazwyczaj przy zakończeniu któregoś tam aktu tego filmu. Nie, bo w tym pierwszym było przynajmniej 2 razy akcie, tak? Kiedy on jeszcze jest mały. Tak, ale to pamiętam też... po prostu, że gdzieś mnie tam uderzyło, że on wrócił
wrócił z tych gór i gdzieś tam mówi to, co czuje, a ja mam takie, ja widzę, co on czuje, nie musisz mi mówić. No. Okej, okay. No dobra, może było to coś takiego. Ja to odebrałem raczej jako to, że on wspomina jako ta stara, starszy, on wspomina to, co on czuł i opowiada o tym, tak? Więc z tej perspektywy starszego siebie, więc mnie to jakoś szczególnie nie przeszkadzało. Okay. Później to on jest właśnie starszy, tego jest też po prostu mniej, tak? Bo jesteśmy tak, akcją, tak, którą tak, przeżywa. Tak, jest tego mniej. A początek możemy uznać za retrospekcję jakąś. Mm-hmm. Tam właśnie też na tym, między tym pierwszym aktem Mały Pietro, Mały Bruno, a wejściem w ten drugi akt, jest taki po prostu cudowny montaż. Jakby ogromny na mnie on zrobił wrażenie, chociaż bardzo prosty, ale zrobił na mnie jakieś... Zaraz, właśnie, bo... No dobra, mów dalej, bo nie wiem, o którym momencie mówisz. Piorunujące na mnie zrobił wrażenie w momencie, w którym wróciła jedna ta babka i mówi do Pietro i jego matki, że wrócił ojciec Bruno i Bruno zabrał. I Bruno już nie ma. I Pietro ucieka na górę chatki, matka za nim woła i Pietro biega na górę i my mamy ujęcie na górę, a na górze już leży nastoletni Pietro. Tak. I dla mnie to było wow. A teraz mam taki, kurwa, to jest dorosły już Pietro. Tak się aż podjarałem, taki, a zajebiste to było, to zajebiste przejście to było. No to też, to w książce to w ogóle tak nie wygląda. To jest pod filmem. Medium wizualne. Tak, medium wizualne. To jest jednak to. W książce w ogóle nie ma, że ojciec go porywa, jakby... Nie ma aż takiego dramatu rodzinnego tam. No. Jest takie trochę dramatyczne. Nie? No i to było bardzo dramatyczne. Tak, to trochę... było gdzieś tam może takie troszeczkę chyba, zbyt... Tak, chyba trochę za bardzo. Ojciec przyjechał i zabrał go. Nie ma. Tak, bo ojca nie było i przyjechał tylko po to, żeby go zabrać? No. Ale okej. Tak. Jeszcze ten format 4:3. Ja miałem takie... Od razu byłem zaciekawiony tym wyborem. Od razu uważałem, że on jest taki inspirujący. Że... Bo mamy film, który dzieje się w górach. Mamy film, który dzieje się w... w prawdziwych lokacjach, gdzieś tam chciałoby się, tak mi się wydaje, nakręcić to na najszerszym obiektywie, jaki się da. Czy tam w ogóle, nie wiem, IMAX, CinemaScope, czy cokolwiek. I zazwyczaj też się tak, raczej wydaje mi się, że się robiło przy tego typu filmach, czy tam jakichś tam dokumentach. A tutaj jest ten wybór na tego 4:3, które z jednej strony potrafi uchwycić piękno jakby tych naturalnych okolic i w ogóle tego wszystkiego, tych gór i tak dalej, a daje też taki bardzo intymny klimat tego wszystkiego i tak bardzo skupia uwagę widza na tych bohaterach, tak, na tym, co się dzieje między nimi. Też skupia się bardziej na wysokości niż na szerokości, ale ja tak to odebrałem bardziej jako po prostu zabieg lata 80., 90., 2000. To był format królujący i też w tym... No niby tak, ale wiesz, no Lawrence z Arabii był w 60-tych, a był na takim obiektywie, że dzisiaj się już tak nie robi. Dobra, no. Jakby... Ale też po co się właśnie silić na IMAXy? To nie jest film, to jest film kameralny, który, słuchaj, wiesz, w którym te kadry też robiły robotę, dlatego, że gdy mieliśmy te, szczególnie w tej, po pierwsze, to tak ścieśnięcie i ta klaustrofobiczność, można powiedzieć, tych gór się tutaj ujawnia. No a poza tym wszelkie oddalenia od tych bohaterów, no były fenomenalne, to robiły świetne wrażenie. Więc to nie jest pójście właśnie na łatwiznę, tylko uważam, że inspirujący wybór, właśnie zdecydowanie się na ten format, jakby uważam, że świetnie. Bo gdzieś miałem takie, no góry, zaraz, no powinno być tak, a jest tak. I bardzo dobrze, że jest tak. Bardzo mi się to podoba, jakby co to pokazywałem teraz, szerokość obiektywu dłońmi swoimi. Gdzieś tam jeszcze mam takie tutaj sobie zapisane, że przyjaźń z Bruno zmieniła Pietro, a czy przyjaźń z Pietro zmieniła Bruno? I, bo jakby wydaje się, że chyba nie. No bo Pietro dużo wyciąga z tej relacji. Ale później sobie pomyślałem, że no ale czy musi? No jakby czy musi zmieniać Bruno? No nie musi. Wystarczy, wydaje mi się, że dla Bruno bardzo najważniejszym aspektem całej tej relacji, jednym z najważniejszych aspektów tej całej relacji było to, że Pietro przy nim był, kiedy tylko Bruno tego potrzebował i byli dla siebie. Mm-hmm. A gdzieś to tam też jakoś tak sobie zapisałem na boczku. Seksy swetry było. Jezu, jak odhaczasz w ogóle.
Jeszcze no tak. Zastępcy zostało? Tak. Nie, no mam takie, czy on tam kiedyś wrócił, nie? Myślisz, że on tam kiedyś wrócił w te góry? A co mnie to obchodzi? Ja się nie zastanawiam. Film się skończył, że nie wrócił i tyle. No, ja się zżywam z bohaterami i gdzieś się tam, wiesz, zastanawiam nad takimi kwestiami. Nie, ja w ogóle takich kwestii nie roztrząsam, bo dzieło jest zamknięte i nie zastanawiam, co się dzieje z bohaterami też. A, widzisz, no to takie, mamy trochę inne podejście, bo dla mnie no. Dzieło jest skończone przez artystę, ale to jak ono na ciebie oddziaływuje, no to jest już inna kwestia. No tak, a nie zastanawiam się, co się działo później z bohaterami, którzy są fiktywni. Więc... Ja się czasami zastanawiam. Ja nie. Bo, wiesz... Czuję, że szydzisz trochę ze mnie. Nie, no po prostu tak jest, no. Ja się zastanawiam, wiesz, z tego oczywiście tam ich historia jest skończona, nie? Tylko tak właśnie bardziej filozoficznie, nie? Czy ty byś wrócił tam? Nie wiem, nie zastanawiałeś się. No jakby rozumiem, znam odpowiedź. No okej, no to ja myślę, że gdzieś tam możemy kończyć chyba, nie? Wydaje mi się, że możemy kończyć. Ja jestem ogromnym fanem, na pewno będę chciał jeszcze raz zobaczyć. A książkę będziesz chciał przeczytać, czy nie? Średnio, szczerze mówiąc. Dlaczego? No nie, bo wszystkie te różnice, o których mi wspominałeś, no to miałem takie... To jest za dużo tłumaczenia. Czytać o tym ojcu jakby nie chcę. Podoba mi się właśnie, że ten ojciec jest tutaj taki odcięty i że jest taki nieprzyjemny. I to skupienie się na tej relacji mi się podoba. A to jak wszystko jest wytłumaczone w książce, no to okej, no to dobrze. No właśnie nie, chodzi o to, że jest trochę inne skupienie. No okej, no. To nie. To nie będziesz czytał. Okej. To do widzenia. No to myślę, że możemy się pożegnać w takim razie, moi drodzy. Dajcie łapki w górę, jeśli ktokolwiek jeszcze słucha, zasubskrybujcie i co? I będziemy się widzieli. Będziemy. Następnym razem. Tak jest. Goodbye. Goodbye.